Znajdujemy się po oficjalnym ważeniu przed galą FEN 40 w Ostródzie. Jest z nami mistrz tejże organizacji, Cezary Ryksiejczyk. Witam serdecznie. Cześć, witam. Jak już jesteśmy przy wadze i ważeniu, no to powiedz, jak ci poszło to zbijanie wagi? Wczoraj w Koloseum mówiłeś, że zostały ci chyba jeszcze 3 kg. Dzisiaj u twojego brata na social mediach widziałam, że było zbijanie w doborowym towarzystwie, nie byłeś sam w wannie. Także jak to wszystko poszło i czy z czasem, jak no może nie dorastasz, ale dojrzewasz, nie wiem jak to nazwać, i coraz więcej trenujesz, te mięśnie stają się gęstsze, czy to zbijanie wagi nie robi się coraz trudniejsze? Tak, dokładnie. Wczoraj miałem 3 kg wieczorem, obudziłem się nad ranem, zostało mi 2 kilo, wszedłem do wanny, spadło 1,5 kilo, posiedziałem trochę pod kocem, no i ta końcówka była ciężka, bo zostało tam niespełna 700 gram i nie chciało to schodzić, musieliśmy jeszcze raz wejść do wanny, musieliśmy się zawinąć w koce i dopiero ta waga zeszła. Tak jak mówisz właśnie, im starszy jestem, tym ciężej się robi tą wagę, te mięśnie jakoś jakieś gęstsze się stają, pewnie to pod wpływem tych wszystkich treningów, no i pewnie gdzieś kiedyś pewnie zmienię tą kategorię wagową na 84, ale na razie póki daję radę, to będę się trzymał tej kategorii. A co do robienia wagi, to tak, to właśnie z Piotrem siedzieliśmy we dwóch w wannie, bo była właśnie jedna taka wanna wspólna i siedzieliśmy z Piotkiem, docinaliśmy te kilogramy, tak żeby było gdzieś tam nam raźnie. Czarek, kto będzie jutro w twoim narożniku? Bo to chyba będzie pierwszy raz, kiedy będziesz walczył poza Akademią Sportu Walki Wilanów. Tak, zgadza się. No mój narożnik, trener główny, czyli Andrzej Kościelski. Dojeżdża też mój trener od boksu, Iwan Kirillow, który stał już wcześniej u mnie w narożniku. I mój brat, Michał. Także taka trójka będzie w moim narożniku. A propos jeszcze pierwszych razów, to chyba pierwszy raz też będziesz się bił tutaj w Ostródzie. Jak ci się podoba ten klimat? Tak, już drugi raz bodajże biję się, czy trzeci w takim klimacie, że w amfiteatrze. Wcześniej biłem się w Mrągowie, też to podobnie wyglądało. Fajnie, mi się bardzo podoba na świeżym powietrzu. Jutro ma, z tego co widziałem, ma pogoda dopisać. Także fajnie, przyjadę tu pewnie gdzieś koło 21, to już będzie trochę chłodniej i co, jedziemy, nie? Kto był twoim głównym sparring partnerem pod te przygotowania? Czy miałeś kogoś, kto imitował ci właśnie Kamila? Bardzo dużo miałem sparring partnerów przeróżnych, tak jak właśnie z Piotkiem Kuberskim, który też tu walczy na gali, z Wawrzyńcem, Bartnikiem też sparowałem, z Jonem Surdu, z Laguną, z Danielem Skibińskim. Bardzo dużo miałem właśnie sparring partnerów, bardzo duży przekrój jest zawodników w Ankosie, także i przyjezdnych z Europy, także no miałem do wyboru, do koloru sparring partnerów. A jaki myślisz, że będzie największy atut Kamila? Czy ta jego budowa będzie jego atutem, czy wręcz przeciwnie? Ciężko mi powiedzieć, to zobaczymy, jutro to walka pokaże. No pewnie, na pewno jest o wiele niższy ode mnie i będzie szukał pół dystansu, pewnie będzie szukał obaleń. No na to jestem gotów i mam nadzieję, że to jutro ja zwyciężę ten pojedynek. Ostatnio ogłoszono pojedynek Tomka Romanowskiego z Andrzejem Grzebykiem. Andrzej Grzebyk były champion, double champ w FEN-u. Jak myślisz, kto w tym pojedynku ma większe szanse? Ciężko wytypować. I ten jest twardym zawodnikiem. Ale myślę, że Andrzej Grzebyk jest bardziej takim przekrojowym i wydaje mi się zawodnikiem i on to zwycięży. Bo jak wcześniej pytaliśmy cię na Sportal o to, jak typujesz walkę Bartosa z Tomkiem Romanowskim, to zdecydowanie wskazywałeś Bartosa. No tak. Bartos to już taki naprawdę kompletny, mocny zawodnik. I mocna stójka, i mocne zapasy, grappling, co ostatnio pokazał z Grzybykiem. Także tu jestem no bardzo pewny tego, że to Bartos wygra tą walkę. A czy myślisz, że twój pojedynek będzie trwał 5 rund? Ciężko powiedzieć. Miałem pojedynki, które kończyły się w pierwszych rundach i przez decyzję, i przez TKO, i przez poddania. Ciężko powiedzieć, jak mi podejdzie Kamil i ile to będzie trwało, ale jak potrwa to 5 rund, to ja już miałem to za sobą i będę na to gotów. No tak, dla niego to będzie jednak mimo wszystko nowość na ważeniu face to face. Widziałem cię bardzo, bardzo zmotywowanego. Czy ty też pracujesz nad swoim mentalem przed pojedynkami? Nie, ja nie mam żadnej osoby, która prowadzi mnie mentalnie. Po prostu chcę wygrywać, chcę się rozwijać. Pół roku trenowałem do tej walki, to był bardzo długi okres przygotowawczy i pewnie stąd ta moja pewność.
No dobra. No Ci dziękujemy bardzo, w takim razie powodzenia. Dobra, super, dziękuję. Wpadajcie na fen, oglądajcie, będą naprawdę mocne pojedynki.